wiele aktorów wypowiada się na temat nierówności zarobkowej właśnie w takiej kwestii. Czy kiedykolwiek to odczułaś, nie tylko na płaszczyźnie twojej działalności aktorskiej, ale też tanecznej? W tańcu jest trochę tak, że w tym zawodowym, takim sportowym, że bardzo często pary pracują razem. Jak już tańczą razem, to potem też uczą razem, więc tutaj jakby to nie ma miejsca, bo to jest para, kobieta i mężczyzna, więc nie ma tego podziału. Powiem ci szczerze, że ja taka jestem, taką mam osobowość, że i podejście do pieniądza, że z jednej strony ja lubię zarabiać pieniądze, lubię o tym też mówić głośno, dlatego bardzo w ogóle podoba mi się to, co robi Joasia Przetakiewicz, bo to jest zmiana myślenia i stereotypów na temat zarabiania pieniędzy i gdzieś tam chowanie wreszcie tej takiej trochę fałszywej skromności, bo to jest takie, nie wypada mówić. Nie no, wypada, a nawet trzeba, bo to jest duża część naszego życia, pieniądze. I warto o nie zadbać z każdej strony. I ja bardzo dbam o wszystko, co jest związane z pieniędzmi, zarobkami. Tylko że ja trochę rzadko wiem, jak inni zarabiają. Nie dopytuję. Czyli dbam o swoje, nie porównuję. Tak. I dlatego trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nigdy nie dopytywałam, nie sprawdzałam, czy nie wiem, na przykład w Tańcu z Gwiazdami mężczyźni, którzy są trenerami i tancerzami zarabiają, nie wiem, kto ile zarabia. Wiedziałam, ile zarabiam ja i czy ta stawka mi odpowiada. I dbałam o to, żeby mi odpowiadała i żebym ja się z tym czuła dobrze. I tak samo teraz w teatrze dbam o to, żeby po prostu doprowadzać do takiej sytuacji, że jestem zadowolona z pieniędzy, które zarabiam. Tak, no i myślę, że to jest chyba najlepsze podejście, po prostu interesować się tym, co ja mam, a nie tym, co ktoś ma. To w każdej dziedzinie życia. Tak. W ogóle nauka tego, żeby się nie porównywać, na przykład to też było dla mnie dosyć trudne, ponieważ zawsze, wszędzie byłam porównywana. Nadal jestem. Bo w tańcu, żeby z kimś wygrać, no to sędziowie stali i porównywali. I my w rezultacie też porównywaliśmy się wszyscy do siebie. W świecie show biznesu, umówmy się, w aktorstwie, wszędzie jest jakiegoś rodzaju rywalizacja. I dla mnie bardzo uwalniające było to, kiedy przestałam tańczyć sportowo, kiedy przepracowałam sobie ten temat, przestałam z kimkolwiek rywalizować i uwolniłam się od porównywania siebie do innych.